Dzień dobry, witam Was, kochani, w otwartej rampie online na zajęciach z aktorstwa. Dzisiaj popracujemy sobie trochę nad interpretacją wiersza. Poproszę Was, żebyście znaleźli wiersz Adama Mickiewicza Komar, niewielkie licho. Jest to wiersz tak naprawdę dla dzieci, ale nie ma to znaczenia, bo to my nadajemy znaczenie słowom. My nadajemy im kolor, nadajemy im siły, my decydujemy, jak te słowa będą brzmiały i o czym ten wiersz będzie. I teraz tak, poproszę Was, żebyście nauczyli się krótkiego fragmenciku tego pierwszego akapitu. I chciałabym, żebyście nagrali mi zwrotne filmiki, jak mówicie ten fragment wierszyka. I teraz tak, tekst brzmi, powiem go na biało. Co to znaczy na biało? Nie nadając mu żadnej interpretacji. Tekst brzmi, to chodzi o ten fragment. Komar, niewielkie licho, lecz bardzo czupurne, wyciągnąwszy żądełko i skrzydła poczwórne, latał ponad śpiącym i krwi, krwi, krwi wołał głosem bzykającym. Drżyj, człowieku, wybiła ostatnia godzina, jestem marat owadów, lotna gilotyna. I to będzie ten krótki fragmencik. Powiedziałam go na biało, czyli nie nadałam mu żadnej barwy. Nawet nie zastanawiałam się nad tym, żeby brzmiały zdania logicznie. Wiadomo, że żaden widz nie wytrzyma takiej interpretacji, bo to jest tak, że słowo ma znaczenie. Słowo ma kolor, ma swój zapach. To słowo jest potęgą. I od nas zależy, w którą stronę pójdziemy z takim wierszykiem o komarze. Zanim zabierzemy się do interpretacji naszego wiersza, musimy zdecydować, czy jest to wiersz, w którym jest strasznie, groźnie i ten komar jest na przykład przerażające. Ten komar to jest jakiś totalny potwór. Czy jest to wiersz, który będziemy chcieli mówić na przykład z przymrużeniem oka? I ten komar, i na przykład wyśmiewamy komara. To jest zadanie zupełnie inne. A, że ten komar tam chciałby być wielki, ale nie jest. Jest tylko komarem. Ale on myśli może, że jest wielkim ptakiem czy groźnym stworzeniem. Czyli musimy zdecydować się na jakąś wersję. Czy w zasadzie może być to smutna historia? Czy możemy to opowiedzieć jako coś totalnie radosnego? To zależy od Was. Chciałabym, żeby na tych pierwszych zajęciach, w których zaczniemy już, bo teraz chciałabym, żebyśmy popracowali sobie nad tekstami różnymi, to chciałabym, żebyście pierwszą interpretację zaproponowali sami. Żeby to było wasze. Może być to zabawne. Możecie tu się tutaj zaszaleć. Nie bójcie się charakterystyczności, bo nic tak lepiej nie działa, jeżeli nie przekroczymy pewnych barier, nie przekroczymy trochę granicy swojego własnego komfortu i troszkę się wygłupimy, ale się nauczymy czegoś więcej. Bo jak tak będę balansować na takiej bezpiecznej przestrzeni, to nie poznam swoich możliwości dalej. I będę zawsze poprawny. A teatr nie cierpi poprawności. Teatr lubi, kiedy jest gorąco, kiedy jest zimno, ale nigdy letnio. To jest bardzo ważne. Dobrze, także bardzo króciutki fragment wierszyka, proszę nauczcie się go, czekamy na filmiki. Możecie też swoje filmiki krótkie zamieszczać w komentarzu pod tym filmikiem. A teraz ja na koniec chciałabym Wam powiedzieć swoją wersję komara. Jeszcze się nie zdecydowałam, w którą stronę pójdę, teraz o tym zdecyduję. Dobrze, chyba wiem, spróbuj. Mam nadzieję, że poprawi Wam to humory i będziecie uśmiechnięci przez cały dzień, bo ten tekst jest bardzo wdzięczny do nauki, też bardzo fajny do zabawy tekstem, słowem, interpretacją.
Dobrze. Komar. Niewielkie licho, lecz bardzo czupurny, wyciągnąwszy żądełko i skrzydła poczwórne, latał ponad śpiącym i krwi, krwi, krwi wołał głosem bzykającym. Drżyj, człowieku. Wybiła ostatnia godzina, jestem marat owadów. Lotna gilotyna. Mam nadzieję, że podobała się Wam moja wersja komara na teraz, na szybko. Mam nadzieję, że Wy nagracie też swoją wersję, tylko ten fragmencik i będziecie się przy tym świetnie, świetnie bawić. Czekam na Wasze filmiki. Pa, pa!